My jesteśmy Power Rangers! A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme na moim kanale. I dzisiaj wraz ze Smurfem będziemy robić Power Rangers Troll. Będziemy przychodzić do widzów i robić naprawdę dziwne akcje. Jeżeli chcecie więcej troli, to pokażcie to swoją łapką w górę, żebym widział, ile osób chce trolle, a ile tak naprawdę jest tutaj tylko z przypadku i w ogóle ma to totalnie gdzieś. I przypominam wam, że płyta Nuba jest już do kupienia na moim sklepie. Koszulki.docnes.pl. Jest jeszcze dużo tracków, które nie zostały opublikowane. Dosłownie to w sumie to dwa jeszcze nie zostały opublikowane. A w sobotę premiera nowej piosenki, więc w sobotę o 10:00 bądźcie na premierze i zamówcie sobie Noob Starter. A tymczasem lecimy z trolem. Słuchaj, Smurf, przed nami pierwszy cel. Dobra, dobra. I tutaj masz lornetkę taktyczną. Gdzieś tutaj był ten gościu. Musimy się rozejrzeć. Był z psem, a ja słyszałem, że ten pies to jest potwór, którego musimy pokonać. Idziemy tam do niego. Widzę go, widzę, no. Dobra, ojczaj, bo on tutaj, on nas widzi, dobra. Mamy kontakt wzrokowy, czy coś napisze, jak zareaguje na to, że dwóch Power Rangersów do niego przyszło? Siema. Ten pies, uważaj na niego, to potwór. Jesteś w niebezpieczeństwie. Jest mój, mam trzy, musimy cię uratować. Dawaj na tego psa, dawaj, bijemy go, bijemy tego psa. Dobra, ciekawe, co ten gościu zrobi. Czy, oj, nie, czy on nie, bije, nas? Nie, o nie, on teraz za mną biegnie z tym mieczem, o nie. Zabił mnie po prostu. Dobra, to może nie było najmądrzejsze, co mogliśmy zrobić ze Smurfem, ale spokojnie, będziemy jeszcze mieli dużo podejść. Tym razem, Smurf, wchodzimy do bazy. Do bazy? Do bazy wchodzimy, no. O, kurde, ej, ta baza jest naprawdę kozacka. Zaraz. Fajna. Chodź, stary, jakby się nic nie stało. Chodź, stary, bo to jest jakaś osoba, po prostu wymijmy go. Jest dwóch. To chodź, tak jakby się nic nie stało. Po prostu się rozglądajmy, że oni zauważyli, że tu jesteśmy. Jeden z nich się nas patrzy, ale nie wiem, czy on widzi. Ej, nie, on nas widzi. Może się kamuflujemy, a nie widzi, patrzy się. Dwóch Rangersów stoi. Dwóch, aha, teraz się we dwóch patrzą. Idźcie proszę, spokojnie. My walczymy w obronie dobra. Nie niszczcie nic. No stary, Power Rangersi pomagają ludziom, co nie? Więc my tutaj powinniśmy im pomóc. I oni powinni to wiedzieć. Ej, nie, to wy, to my, Power Rangers. Co? Dobra, typ ewidentnie. Ewidentnie jest zmieszany. Kamil i jego kolega. Co? Jaki Kamil i jego kolega? Na Discord chodźcie, co? Co? Idziemy na Discord? Co? Ale nie, stary, nie możemy pójść na Discord. No ej, jaki Kamil? Czy ja wam wyglądam na Kamila? O co chodzi? O co chodzi, stary? Dobra, ten troll jest w tym momencie o wiele bardziej dziwny niż myślałem. Nie zdradzajcie naszej tożsamości. Ej, czy oni myślą, że jesteśmy ich kumplami na innych kontach, czy co? Ej, dobra, to jest zbyt dziwne. Teraz nie wiem, czy to my ich trollujemy, czy oni nas, czy coś tutaj tak właściwie stało. Mega dziwna akcja. Ja będę Discorda i ty jesteś Kamil, a jestem jego kolega. Co? To by było najgłupsze na świecie. No Kamil, weźcie! Ej, co? Co wy robicie? Przyszliśmy bronić świat. Oni, stary, myślą, że jesteśmy jakimś Kamilem i jego kolegą. To, stary, załóżmy, że ty jesteś Kamilem, okej? Okay? Ja nie chcę być Kamil. Dobra. Ten troll po raz setny nie jest śmieszny. Ogarnij się! Ej, ale oni myślą, że jesteśmy jakimś Kamilem. I co? Co? Czy ich znajomi ich trollowali na tym, że są Power Rangersi? Że są Power Rangersami? Ale mówimy na serio. Serio jesteśmy Power Rangers! Co się dzieje? Halo? Ej, oni myślą... Na Messengerze odpiszcie, co? Co? Ale my się nie mamy na Messengerze. Ej, stary, co jest? Zuzia, zabij ich pieskami! Proszę, nie! Ej, czemu ten pies zaczął warczeć? Zuzia, proszę, oszczędź nas. Zuzia, nie! Idź, bo z żarty sobie robicie. Ale ja nie wiem, bo my tutaj chcemy pomóc. Skąd wiecie, że to Zuza? No bo przecież... Kurde. Przecież napisała, Zuzia, zabij ich pieskami! Bo napisałeś tak. Stary, nie wiem, czy oni mają 5 IQ? Czemu, ej, ten pies miał zabić nas, a nie jego chyba, nie? Kurwas atakuje. Kurwas atakuje. No, ej, dokładnie, psy to potwory w dzisiejszym odcinku. Ej, stary, mega dziwna akcja, naprawdę mega dziwna akcja. Coś takiego bym się nigdy nie spodziewał. Sobie w ogóle muszę wyłączyć ten auto jump, bo mnie wkurza, już po prostu nie mogę. Czego? O nie. Chodź tutaj, może zmienimy delikatnie pozycję. Rozejrzymy się, ale wiesz co, jakby... To jest mega beka w sumie. Zuzia, serio. Dobra, nie wiem, co stary robi Zuzia, ale Zuzia jest, stary, nieprzewidywalna. Jeden. Jeden. To
zabij zielonego. Jego zabij, nie mnie. Różowego. Jakiego różowego? Jeden, wiesz, dwa oni, i... wszystko to różowe. Ale do czego odliczasz? Zuzia. Zuzia, co jest z tobą nie tak? Do tego, że sobie pójdzie? Czy ona... Co? Stary, nie wiem. Im dłużej jestem w tym bazie, tym jest bardziej dziwnie. O co chodzi? Ej, teraz by było ciekawe, gdyby ten cały Kamil przyszedł na serwer i by się okazało, że my to nie Kamil. To by było za mocne. To już jest za mocne. My starych trolujemy, ale oni myślą, że teraz ci znajomi ich trolują. I napisali, że po raz któryś to nie jest śmieszne, więc czy oni robili trola Power Rangers na nich? Czy oni nas uprzedzili? Nie wierzę w to za bardzo. To jest zbyt niemożliwe. Chodź, stary, to drzewko. Albo nie, chodź stary, tam do nich na dół, bo ja nie wiem, gdzie oni poszli. Czy oni wyszli na zewnątrz? Ej, czy oni nas zostawili w tej bazie? Co? Co jest? Ej, stary, chodź za mną. Gdzie ty jesteś? Już idę. Zielony, chodź, bo ty zielony upalony coś jesteś ty. Dobra, idziemy może tymi schodami, zobaczymy co tutaj jest, bo jak oni nas zostawili... Aha, tu nie ma nic, stary, to jest... Co to jest za jakiś głupi korytarz? Ej, patrz, ona jest tutaj. Ej, nie, uciekaj, stary, uciekaj, ona poszła po psy po prostu. O nie, z tej strony jest kolejny pies. Co jest pięć, okej. Dobra, stary, słuchaj, teraz zrobimy część. Kto dłużej przeżyje, ten jest lepszy, okej? A kto nie przeżyje, ten jest fight łapa. Nie. Uciekaj, Smurf. Dobra. Dasz sobie radę, wierzę w ciebie. Na razie to tylko ej, się wygoni. My jesteśmy dobrzy! O nie! Ksa pandaksa, kaka, jaka się... O nie, czemu ja wyszedłem na lamusa? O nie! Dobra, zginąłem już. Ciebie też zabili, okej? Okay? Słuchajcie, widzowie, było dziwnie, ale lecimy do kolejnej bazy. O nie! Dobra, zostaj tu. Smurf się niechcący, słuchajcie, do mnie teleportował. W tym momencie. Okej, okay, GM0. A ja tutaj wszedłem z drugiej... Smurf, okay. chodź tu, Smurf, bo... Hej! O nie, za nami też jest jakaś inna osoba. Jesteśmy otoczeni trochę. Jesteśmy Power Rangers. Tak jakby? Super! To jest najgłębszy komentarz, jaki mogłem usłyszeć w tą stronę. Natala jakieś ludki, nie jakieś ludki, tylko strażnicy pokoju. I wcale nie chodzi o mój zasypiony pokój. Nie bij ich. No właśnie, w końcu ktoś to normalnie nie bije ludzi bez powodu. Co tu robicie? Strażnicy przedpokoju. Chronimy świat. Przed potworami. Dobrze. Dobra. Teraz czuję, że jesteśmy chyba tutaj we czwórkę, tak, ale koks. Potrzebujemy asortymentu do obrony świata. Ej, dobra, ja stary zobaczę, co oni mają w skrzynkach w ogóle. Jakieś jabłka, jakieś niepotrzebne rzeczy, nic specjalnego. Tu się coś przepala, tu jest dużo żelaza. Ej, dobra, żelazo chyba nie jest nam potrzebne. No tutaj na górze, ej, no wiem, właśnie widziałem, że z mieczem biega. To jest jakiś pokój, stary. Chodź tutaj. O nie! A! Schowaj się! Dobra, nieumiejętnie coś się schowaliśmy. Ej, czemu? Stary, czy co no właśnie, czy co teoretycznie moglibyśmy to zrobić? Czemu oni nam dali miecz? Czemu oni dali dwóm losowym osobom, które wtargnęły do ich bazy broń? Dobra, chodź, wracamy tam, bo chyba będą jednak bardziej potulni, niż mi się wydawało na początku. Potrzebujemy dwóch rangersów. Jeden w kolorze różowym, a drugi w kolorze kupska. I teraz to z nich weźmie. On jest kupa. Ok, dobra, on się zgodził. Ugadani! Ja wiem co, stary. Wezmę sobie barwnik. Wezmę... Tak. Dobra, pisz coś tam z nimi, stary. Zajmuj ich. Bo ja tutaj, wiesz, mam ważne rzeczy do ogarnięcia. Muszę tutaj ogarnąć dla nich kostiumy. A jakie macie zordy? Zordy. Nie. Oj, właśnie. Zordy. Co to jest? Co to? Jak to nie wiecie? Ej, faktycznie, bo przecież były zordy w Power Rangersach. Choć to jest crafting. Dobra, ja mam pomysł. Ja tutaj zrobię jednemu i drugiemu strój. Ale ten troll to jest ściek totalny, ale przynajmniej fajnie się bawię. Nie sobie, tylko tobie. Trzymaj, ty będziesz różowa, ty będziesz kupiata. No i kupiat. O, i teraz mamy, stary, całą drużynę. A jeszcze biały? I żółty, i czarny. Ale stary, ja nawet tylu znajomych nie mam, a ty mi mówisz, żeśmy tyle rangersów mieli w drużynie? Uspokój się, Smurf. Dobra, ja mam pomysła, skoro już mamy dwóch nowych rekrutów. Chodźcie na... zdjęcie pamiątkowe. Ustawmy się, stary, jakoś. Dobra. Ustawmy się koło siebie. I uwaga, poproszę teraz montażysta zrobić zdjęcie. Pamiętniki z wakacji. No dobra, chyba wyszło dobrze. Więc, stary, musimy jakoś, wiesz, musimy jakoś teraz z tego wszystkiego wybrnąć. Okej, to czekaj, mam pomysł. Daj mi chwilkę. O nie, co jest? Ej, N. Wiecie, jaki to jest czas? O co chodzi? Ty masz i creative'a? Czas na... Ale kupa!
Ale kupa, stary, to było tej głupsze, co mogliśmy zrobić. Lecimy dalej, tutaj jest stary, tu jest dziura. Chodź. Dziura? Smurf, tak, tu jest dziura, dawaj do tej dziury. Okej, okej. O nie, bo oni akurat, oni tutaj są. Fajna baza, to jak chcesz tu mieszkać? My chcemy! On, a, da, jak on się dogotowali? Ona dała nam kordy. Ej, wróćmy ją w to, że nam dała kordy. Okej, okay. Podobno potrzebujecie pomocy. A my dajemy pomoc. Właśnie tu przyszłam. Co tu się odwala? Ej, dobra, ten Niko stary jest mega chyba zmieszany, bo przyszła tylko jakaś randomowa laska do bazy. Zaraz zajął dwóch Power Rangersów. Czy wy macie romans? Koleś, to nasza dziewczyna. Nie, ten kwiatek chyba raczej mówi, że tak. On ci to dał? Nach. Zielony, zerwałam z pola. Tego tutaj trzeba wynieść na noszach. Nie znamy żadnej poli. O nie! Dobra, ty cały... Ej, dawaj tak po kroczku do niego podchodźmy. Tak wiesz, tak aż się zrobi niekomfortowo. On ma ten, baner villagerów na tym. O kurde. Śmieszna sytuacja. Co masz na swoją obronę? Pośmiejmy się razem. Co jest? Ten gość jest naprawdę chyba przestraszony. Ona stary, ona jest w ogóle niewzruszona. Ona nie próbuje się tłumaczyć. Ona da to... O, mi dała. O, mi też. Jemu nie. Ty, kolego, masz przechlapane. Przechlapane, dobrze napisałem. Już myślałem, że coś zjadłem. XD mocne. Będziesz chlapał jak ta lala? Chlapał? O co chodzi, stary? Co to znaczy, że będziesz chlapał? Co jest, Smurf, z tobą nie tak też? Ej, dobra, bo gościu się nie odzywa. No gadaj! Chlup, chlup. Stary, ale o co wam chodzi? Czemu podrywasz naszą różową rangersę? Myśleliśmy ci pomóc, jak tak możesz. I XD, ona tam ciśnie, bo tylko ona wie, że coś tutaj nie gra. On totalnie nie wie, o co chodzi. On nie odpisuje, stary. On się zamknął w sobie. Coś tak. Uderzyłem go, żeby wierzył, że troszkę grozy do tego wszystkiego dodać. Czemu rzuciłeś mu oko? To jest oko. To jest oko. To jest pięć. Zaraz jego nie będziesz miał. XD, Boże, ona... Laserai, odsuń się! Jak się tu dotarliście? Dałaś nam kordy i pisałaś, że potrzebujesz pomocy. No to patrz, jak się na sobie patrzy. To jesteśmy skopać frajera. I co? Wyskakuj z diaksów. On mnie sta... Kasztanie! Buraku! O nie, on biecze mnie uderzył! O nie! O się, uciekaj! Co jest pięć? Ej, to jest jakiś ze śniadu. Ona tutaj... O, czy ty tam... Zginąłeś? Nie! Tylko nie zielony! Dobra, ja tutaj wychodzę. O nie, on mnie też chce zabić! Najgorzej na świecie! Oj, i... O nie, i dupa. I dupa. Ale ciekaw jestem, jak będzie wyglądała ich rozmowa zaraz o tym, co się właśnie stało, jak ona się z tego będzie tłumaczyć. Gdzie oni? O, właśnie, bo jeszcze widzę czat! Co to było? O nie, widać wszystko jeszcze! Nie mam pojęcia! Czy ich obydwoje są zmieszani? Czy on im w to uwierzy? Oni wyszli z fontanny. Oni wyszli z fontanny, ona tak się tłumaczyła teraz. Sprawdzają, czy wejście jest otwarte. No jest wejście otwarte w sumie. Podejrzane! No nie, wcale nie jest podejrzane. Dwóch Power Rangersów strakuje swojej fontanny i mówi ci, żebyś zostawił ich dziewczynę. Czyli ona znowu z tym kwiatkiem. Zabiłeś? No. Czyli aż się boję, co się teraz staje. Czy to jest jakaś scena miłosna? To wygląda, jakbyście mieli właśnie pocałować. To jest, stary, straszne w sumie. Nie wiem. Co to w ogóle ma być? Dziwne, no dziwne, no nie wiem. A bo tutaj wejście do bazy, stary, bo od innej strony w ogóle. To czemu ten gość miał dziurę w fontannie? To jest najbardziej podejrzane. Boję się, że przyjdą. No ja też. Dobra, słuchajcie, nieważne. Zostawimy ich samych sobie. Wy zostawcie łapkę w górę. I pamiętajcie, nowa piosenka w sobotę, a płyta do kupienia w opisie już dzisiaj. Więc bawcie się, trzymajcie, no i pa, pa.